Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym magu, na którym myślę, że jeszcze jakieś lożki sobie pociśniemy, dlatego że jutro mamy nowy poziom z kalendarza. Ja to nagrałem w środę, ostatnio dużo dość filmów jest na zapas, terminy mi się przesuwają, bo mam w planach coś wrzucić, teraz jest ten legendarny loch, więc wrzucam co innego, no i generalnie nie wiem nawet kiedy ten odcinek wleci, nagrałem go w środę od razu po środowym odcinku, myślę, że w piątek o 16:00, myślę, że wy sobie na spokojnie zaczynacie robić legendarny loch, a ja w piątek raczej nie będę miał czasu, żebym wam nagrać legendarnego lochu, więc wleci to, a prawdopodobnie w sobotę wleci legendarny loch, czyli dla was jutro. Tak mi się wydaje, że po prostu będzie. No i jak widzicie, mamy tutaj już jutro, czyli w czwartek dla mnie nowy poziom, gdzie warto, myślę, żeby wbić jakiś level, może jeden, może jeszcze nawet dwa, tutaj przed właśnie tym, nowym poziomem, no i w sumie przed legendarnym lochem też, bo wiadomo, że lepsze legendarki dzięki temu będą nam lecieć. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę i subika z dzwoneczkiem. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli to zrobicie. No i oczywiście wbijajcie na Discorda dla widzów na Twitcha. Linki są przy piątym komentarzu oraz opisie. Możecie wbijać do Reflinka, który jest w pierwszej linijce w opisie, który po części mi pomaga, bo po prostu pokazuje, że wy jesteście ode mnie i wy zaczynacie grać w tą gierkę właśnie dzięki mnie. To jakby logiczne. No i w zasadzie tyle, więc chyba możemy powolutku zaczynać. Mam na niektóre lochy fajne procenty. No ten 382 myślę, że bez problemu wbijemy. Z 383 mogą być jakieś delikatne problemy, ale też troszkę mamy tu itemków, które w zasadzie, w sensie troszkę mam miejsca na itemki ewentualnie z tornada albo coś, no zobaczymy generalnie jak to pójdzie. Tu widzę, że wszystko mi się nagrywa, myślę, że powolutku możemy zaczynać. Od czego? W ogóle nie powiedziałem wam najważniejszej tak naprawdę rzeczy, co tu się pozmieniało, bo troszkę się pozmieniało, jak widzicie inna gildia, ale do tego zaraz przejdę. No i co więcej, jeżeli chodzi w sumie tutaj, to nie ma jakichś dużych zmian. Jeżeli chodzi o twierdzę, to postawiłem już akademię na poziom 20, chyba tego nie widzieli. Troszkę się śpieszyłem, troszkę poskipowałem, dlatego że no jednak warto, żeby tą akademię jak najszybciej na ten 20 poziom postawić, bo po prostu jak sami wiecie, no tego expa szkoda, a wiadomo, że potem od 393 levela ciągle to idzie w dół, więc dobrze, że na tej górce expa z tej maksymalnej akademii sobie tego expa odbierać. Tu mi się kopalnia buduje na 13, no podziemie wygląda jak wygląda, ostatnio przygodomat na 15 to już chyba widzieliście. No i teraz lecę kopalnię, chyba na 20 poziom. Na spokojnie sobie dobiję, żeby właśnie tutaj tego pupilka w ziemi złapać, bo to już będzie tak naprawdę komplet. Esteros już mamy, tutaj jeżeli chodzi o mrok tego mamy, więc teraz nam zostaje, no i jeszcze portal w sumie, portalu jeszcze troszkę nam brakuje, żeby go ubić. No i jak widzicie, tak się tu pozmieniało, jeżeli chodzi o te budynki. No i teraz gildia, wreszcie się udało to, co mówiłem na wstępie, czyli już na wstępie tej serii, udało się połączyć niemalże, bo jeszcze troszkę nas brakuje, bym powiedział, ale prawie wszystkich Polaków w jedną gildię. Udało się to zrobić, jakby połączyliśmy siły i nasza gildia Spektrum i tutaj Knights Husajni, chyba taka była nazwa wcześniej. Udało się jakoś dojść do porozumienia, tam wiecie, dogadać się i tak dalej. No i stworzyliśmy gildię, która praktycznie ma samych Polaków tutaj w swoich szeregach. No i jak widzicie, wyszła na trzecie miejsce, gdzie pamiętamy, że Spektrum było tam piąte, szóste, zamienialiśmy się tymi pozycjami właśnie tutaj z rycerzami Ni. No i tak jak mówię, no głupio to wyglądało, żeby dwie praktycznie w 100% polskie gildie właśnie taką rywalizację między sobą toczyły, co ja już mówiłem dawno. No ale udało się połączyć, no jak widzicie w tym momencie wskoczyliśmy na trzecie miejsce. Pokonujemy tu Dead Wally, pokonujemy Halls. Czasem przegrywaliśmy, nawet po tym połączeniu. Tutaj jednak te gildie, jak widzicie, są bardzo zbliżone, zwłaszcza jeżeli chodzi o Dead Wally, który ma taki sam średni poziom jak my. No i jeżeli chodzi o Crit Happens, to jest 369 level, więc tylko 4 mniej średniego. Także powiem wam, że fajnie to wygląda. Póki co aspiracje były na top 3 i się udało. Może jeżeli chodzi o właśnie to Crit Happens kiedyś by się udało. No jeszcze kilka Polaków, tak jak mówię, jest poza naszymi szeregami dość mocnych, więc jakby do nas przyszli, no to kto wie. No ale jak widzicie, teraz nasz cel taki na najbliższy moment osiągnięty, bo top 3 wbiliśmy na W50, czyli na bardzo mocnym serwerze, więc ja osobiście jestem zadowolony. Co za tym idzie, nazwa została zmieniona na wspólnie taką jakby wybraną, która się każdej ze stron spodobała, Casino Royale, więc tak teraz wygląda
nasza gildia, bo widziałem, że pytaliście mnie w ogóle, co się stało ze Spectrum na W50 i tak dalej. Spectrum jest, z tego co wiem, tutaj jedna osoba, w sensie no kilka osób prowadzi tą gildię, które tam były u nas wcześniej, no i w sumie gildia, można powiedzieć, że na początku się rozsypała, ale tutaj ten kolega doprowadził ją do ładu. Jak widzicie teraz, no wiadomo, że jest słabsza niż była, to jakby oczywiste po tym połączeniu, no ale tutaj grają sobie dalej, więc to akurat jestem zadowolony bardzo. No i z tego co wiem, nazwa Spectrum zostaje, więc ta gildia będzie na tym serwerze niżej niż była, to oczywiste, no ale fajnie, że znaleźli tu sobie właśnie miejsce, no bo tam był niezły portal, by wiadomo, procenty i tak dalej, więc jakby no dlaczego by z tego nie korzystać. Więc tak, jeżeli chodzi o gildię, to tyle, mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości, bo tak jak mówię, no miałem bardzo, bardzo dużo pytań, co się stało ze Spectrum, dlaczego mnie już tam nie ma i tak dalej. Zaczynamy od portalu, co z tym portalem? No niestety, lipa, portal 5.7, więc no... Już tutaj powoli się zbliżamy do zamknięcia, no ale jednak jeszcze nam troszkę niestety brakuje, bo różnie to bywa, nieraz mu zabierzemy pół HP, 50%, no a dzisiaj jak widzicie zabraliśmy mu zaledwie, nie wiem ile było na starcie, no ale chyba nie wiem, z 15 czy tam coś koło tego, także no wszystko zależy niestety tutaj od krytyków, no i chyba możemy powolutku wchodzić do lochów, no i na lochy mam tutaj na przykład na tego Fenrira bardzo fajne procenty, czy ja jestem dobrze ubrany, tak, wszystko jest ok. Wszystko jest, wydaje mi się, że zaczarowane również, myślę, że tak, także możemy zaczynać. Zaczniemy od Fenrira, on nam da tutaj 300 milionów expa dokładnie, no i dosłownie chwila, moment... i wbijemy ten 382 level. Tu mam dużo rzeczy pozapisywanych, których, ale tu głównie portale do piekieł. Od 29 nic tu nie klikałem z tego co widzę, więc no jednak już parę dni minęło, połapaliśmy w międzyczasie oczywiście pupile zimowe. W sumie te pupile możemy też porobić na odcinku, dlaczego by nie. Jak widzicie w tym momencie wygląda to tak, no jedzonek nie mamy jakoś dużo, głównie tutaj światło przeważa, ale w ogóle tego światła na S40 też mam dużo, więc chyba po prostu taki był okres, że tego światła dużo nam leciało. No i mamy dzisiaj ogień, dobra, lecimy. Ja tutaj lecę raczej od lewej do prawej. Dlaczego karmię te pety? No bo szczerze mówiąc nie chce mi się czekać, aż tutaj ten rokitek wpadnie albo ten jędzognik. To wszystko po kolei, jakby i tak będę musiał tą pirodliszkę nakarmić kiedyś, więc po co nic nie karmić i marnować dni, jak mogę ją teraz karmić. Potem przejdę sobie na jędzogniksa, jak już uda mi się ten portal pokonać i go dropnąć, no i zacznę jego karmić. W PvP to i tak jest, tak jak już wielokrotnie powtarzam, bardzo duża losowość, no a dni do karmienia nie będziemy tracić, tylko regularnie ta ilość jedzonek będzie nam rosła, więc to jakby ja wychodzę z takiego założenia. Dobra, o, tu jak widzicie super nam poszło, 2-3 dzisiaj w pupilach, kozak, no ale trudno, taka magia odcinka. No i okej, lecimy dalej. Kogo my teraz mamy? Tutaj mamy Surtra, który również jest berkiem, ale nie wiem czy go ubijemy. Może na razie będę ubijał te lochy, na które mam faktycznie fajne procenty. No i kolejną rzeczą jest Góra Olimp, na którą również mam 1,40%, tutaj no niestety expa za dużo nie dostaniemy. No ale fajnie będzie wbić chociaż ten 382 level, no i potem ewentualnie myśleć o 383, a co za tym idzie, jutro z nowego levela nowy poziom da nam 384, ale to tak jak mówię, to już nie idzie tak prosto, my jesteśmy magiem, więc tutaj w tych lochach no różnie to bywa, raczej nie jesteśmy jakąś topką, jeżeli chodzi o lochy tą klasą, więc tak jak mówię, no zobaczymy. Okej, teraz mamy, o, na przyjemnie otrzymane czniątko mamy 0,50%, 0,54 dokładnie, no i na Hemorider mamy 0,26, czyli Hemorider sobie raczej odpuścimy, ale powiem wam, że tą szkołę magii możemy faktycznie ubić, faktycznie jest na to potencjał. Ona co prawda nam nawet nie da jeszcze 300 milionów expa też, będzie blisko, na pewno bardzo blisko, bo ona już ma prawie 393 level, no ale tych 300 milionów pełnych nam niestety nie da, ale da nam na pewno 382 level, czyli kolejny, tylko no problem jest taki, żeby ją ubić. 0,54% to nie jest mało, więc no tutaj liczę, że faktycznie się uda. Potem kolejny to jest Voldemort, w ogóle kurde wow, już ten serwer ma nie wiem ile, no około pół roku. No a już jesteśmy w stanie powolutku, kiedy on w ogóle wyszedł, chyba w lipcu, no 9 lipca, a już jesteśmy w stanie kurczę pokonywać, zobaczcie, powoli zamykać już te lochy w strefie światła, no i już będziemy się powoli zajmować tylko i wyłącznie strefą mroku. Do tego jeszcze troszkę wiadomo, jeszcze troszeczkę potrzebujemy czasu, no ale mimo wszystko bardzo to szybko idzie w tej gierce, z jednej strony fajnie, z drugiej strony tak średnio. Bardzo dużo osób zapisuje lochy na tym serwerze, powiem wam, że miałem takie kurcze takie wahania przez
przez chwilę, czy może też tego nie zrobić, bo jednak zdaję sobie sprawę, że jak dalej będziemy szli w Golda na tym magu, w sensie jak dalej będę chciał tą swoją taktykę wykonać, jaką mam w planach wykonać, no to jednak no może i z tymi statami będziemy na ok poziomie, ale mimo wszystko tutaj levelami bardzo zaczniemy odstawać. Ja zawsze mówiłem, że mnie level nie interesuje, no i zobaczcie, mamy to. Zawsze mówiłem, że mnie level nie interesuje, no ale jednak mimo wszystko no masa osób, naprawdę, no to jest jakaś plaga. Na W40 tylko jedna osoba, z tego co widziałem, tak zapisywała lochy, która gra do tej pory, no a tutaj masa osób. Wiadomo, że jeszcze przez ten czas się wykruszy dużo osób, to jakby nie ma co ukrywać, że tutaj pokończą grę albo coś, no ale jednak mimo wszystko sami musicie zauważyć, że no, mówiąc szczerze, bardzo, bardzo dużo osób te lochy zapisuje. Tutaj mają w opisach pododawane, więc jakby, tak jak mówię, tutaj chyba Paul Terra, z tego co widziałem, zapisuje te lochy. No nie będę wam teraz szukał, no ale jak tak sobie przelecicie przez tą topkę W50, to zobaczycie, że jest ogrom tego. No i to mi dawało, szczerze mówiąc, troszkę do myślenia, czy może faktycznie coś takiego zrobić. No ale chyba nie, chyba będę przy tej swojej taktyce cały czas mimo wszystko. No jeżeli ktoś zapisuje lochy, to wiadomo, że idzie na expa, więc tymi statystykami będzie odstawał. Więc chyba ja sobie po prostu dam spokój i będę grał tak, jak mi się wydaje. No nawet tak jak mówię, to już jestem przekonany, że jeżeli chodzi o level, to będziemy za jakiś rok czy coś dużo, bardzo odstawać, nie? Jak już tu się ludzie zbliżą do tego 300, do tego 500 poziomu, tam 480, 90, no to jednak mimo wszystko zaczniemy my odstawać, bo oni wtedy te lochy poprzeklikują. No ale myślę, że to nam odda w statystykach, chociaż no to też różnie bywa. Ale nie, jednak tak jak mówię, nie będę tych lochów zapisywał, tylko w dalszym ciągu po swojemu będziemy tutaj cisnąć. No i dobra, mamy sami wiecie kogo, czyli tutaj Voldemorta, podróbkę. 400 poziom, on jest magiem i jego raczej powinniśmy zrobić. Z racji tego, że my również jesteśmy magami, to chyba on powinien paść. Tylko teraz pytanie... czy się uda to zrobić? Sorry, w ogóle głos mi trochę odcięło. No i się udało to zrobić, zobaczcie, mamy od razu jakąś klatę. Ile ta klata jest warta? 10 baniek. Dobra, to powiem wam szczerze, że ją weźmiemy sobie tu, bo i tak niedługo legendarny loch, zresztą dla was już w sumie dzisiaj, to te itemki pooddajemy do wiedźmy, a nowe epiki sobie na spokojnie podropimy. No i dobra, mamy pokonanego Voldemorta, jak widzicie. Obejrzymy sobie, jak ta walka wyglądała na koniec. No i zamkniętą, uświęconą tradycją szkołę magii. Czy jest za to jakieś osiągnięcie? Chyba nie, chyba dopiero za to w mroku jest, no ale trudno. I na co my mamy jeszcze jakieś fajne procenty? No powiem wam szczerze, że nie wiem. Nie wiem, czy po prostu tornadem. Nie będę tego odcinka jakoś bardzo przedłużał. Chyba tornadem sobie wbijemy ten level, taką mam przynajmniej nadzieję i w zasadzie tyle i będziemy kończyć ten odcinek, bo też tutaj jakoś bardzo nie chcę cisnąć nie wiadomo jak tych lochów, więc chyba to będzie ok. Tak dużo expa nam poszło z tej szkoły magii, za tego Fenrira też było 300 milionów, więc chyba to będzie najlepsze, co w tym momencie możemy zrobić, tylko że no też nie chciałbym za bardzo itemków tutaj sprzedawać, takich tak normalnie, raczej wolałbym poczekać na wiedźmę, na tego miejsca nie mamy też jakoś bardzo dużo, mogłem trochę ten skarbiec tam podciągnąć, chociaż ze dwa poziomy jeszcze, no ale skupiłem się na tej kopalni, no już bardzo dużo osób w topce ma tą kopalnię na wysokim poziomie, więc nie chciałem bardzo odstawać, już poszedłem w tą kopalnię, nawet nie patrząc na topkę, tylko generalnie szczerze mówiąc, bardziej liczyłem na to, że po prostu no to o tego pupila mi chodziło, nie? Ten pupil jednak jest dość istotny, dość ważny, więc szkoda było go, na niego tak długo czekać. No ale tak jak mówiłem, troszeczkę miałem zwątpienie, widząc jak bardzo dużo osób tu zapisuje te lochy i jak pocisną z tym levelem, bo to jest nieuniknione, że kto przetrwa te, no tak naprawdę w tym momencie około 100 leveli bez żadnego tutaj klikania lochów, no to jednak da im to naprawdę dużego boosta. No a to jest taki serwer, że zdaję sobie sprawę, że bardzo dużo osób jest po prostu zmobilizowanych do tego, żeby sobie te lożki odkładać, żeby tutaj na spokojnie klepać awkę. Zresztą takie klepanie awki jest przyjemne i dość mało kosztowne, nie? Więc myślę, że to też dużo ludzi jakby enjoyuje sobie coś takiego, zwłaszcza na takim serwerze. No dobra, no powiem wam, że to będę musiał sprzedać, to może oddam do kociołka. Dzisiaj mamy, tak jak mówię, środę, czyli jeszcze nam ewentualnie no ze dwa epiki potrzebne w razie czego, no tą broń to na pewno, o tu w ogóle, wow, ej, ta broń jest dobra, zobaczcie jaki ona ma rozrzut, ona kosztuje 10 baniek, ale ona jest bardzo dobra, ej, to nie zauważyłem tego szczerze mówiąc. Dobra, to robimy sobie
Poczekajcie, robimy coś takiego, pyk pyk, ona kosztuje 10 baniek, no ale tak jak mówię, jest bardzo, tylko kurde, czy ja ją chcę wymieniać tak szczerze, skoro nam tu poleci, no trochę ulepszeń stracę, ale dobra, wymienimy, zamienię runę i wymienię, bo powiem wam, że jest no bardzo, ale to bardzo dobra, tu sobie odzyskamy klejnocik, cyk cyk, ulepszę ją od razu razy 10, no tych surek tutaj akurat, no jeszcze mi brakuje, mówiąc szczerze, razy 10, tak, razy 10, no tajemniczych odłamków mam dużo, bo to jeszcze z tych pakietów leci, no ale jeżeli chodzi o metal, no to jego ilości są dosłownie tragiczne. Dobra, lecimy dalej do tego tornadka. Zobaczymy, jak to dalej będzie szło. O, to jest w ogóle ta... ta, jak to się nazywa? Tu w dosztanie w ogóle. Świąteczna broń, czyli ona ma taki irytujący dźwięk chyba dla was. No ale dobra, spróbujemy jakoś w miarę szybko to wszystko pocisnąć. Więc no, już wracając, troszeczkę zwątpiłem, bo wiem, jak to będzie wyglądało za właśnie te około 100 leveli. Zdaję sobie sprawę, że też dużo graczy się wykruszy w tym czasie, no ale jednak to będzie widoczna ta przewaga. No ale mam nadzieję, że my tutaj w statystykach sobie no nadrobimy. Więc no, Team Gold cały czas zostaje. Czyli moja taktyka z W40, myślę, że ją powtórzę. Czyli do 393 levela klikam lochy normalnie, idę w expa. Później sobie odbieram wehikuł na 393 levelu. Bez znaczenia, ile go tam uzbieram, no to tyle odbiorę po prostu. No i później sobie stopuję z lochami. Między 393 levelem a 420 nic nie robię, cały czas tylko afka na expa. No i później na 420 levelu lożki lecą do przodu, no i wbijam tam nie wiem ile leveli, może z 5 albo coś takiego, i na tym około 425 przechodzę sobie na golda i tak klikam. Tak robiłem na W40 i myślę, że to dość oddało, także myślę, że tutaj też będzie to całkiem ok. Dobra, no zobaczcie, te rękawiczki są akurat tanie, ale no te buty są już drogie. Tutaj mamy cyk cyk, nic nam niestety nie leci do tutaj wiedźmy, więc okej, w sumie zamiast to rozmontowywać, to w sensie zamiast to sprzedać, to mogę rozmontowywać, bo jeszcze mam troszkę miejsca, no ale okej, lecimy dalej, próbujemy ten 383 level bić, chociaż kurde, z samym tornadem powiem wam, że no właśnie, to będzie tak wyglądać. No i ja mam tylko jedno miejsce, okej, to poczekajcie, tyle nam brakuje expa, czyli powiedzmy, że no musiałbym jeszcze trochę tornada, ale najpierw jeszcze przeskanuję postać, jeszcze może na coś mi tutaj wzrosły procenty, więc może jeszcze coś bym ubił, dodamy sobie statystyki, no i teraz leci kolejny skanik, statistics, tutaj sobie klikamy cyk, import from game, pyk pyk, regularnie mnie pytacie, jak ja tutaj sprawdzam procenty na lochy, no ja nie wiem, już po prostu nie mam siły, żeby wam o tym mówić, jak to wygląda, co robię, co klikam, więc po prostu wpiszcie sobie kalkulator do lochu neutral i będziecie mieli film na ten temat i wszystkiego się dowiecie, bo widzę, że pod każdym odcinkiem jest taki komentarz, co mnie, powiem wam szczerze, troszeczkę męczy. No nie, na nic nie mamy procentów, ubiliśmy tego sami wiecie kogo, mamy Hemoridor 0.28 i mamy 13 piętro 0.02, więc... No mija się to raczej z celem, no niby ten Hemoridor, on nam by tu dał 300 milionów exp, ale kurczę, no to jest za mało procent, to już chyba lepiej tym tornadem po prostu dobić, no i ewentualnie tego golda troszeczkę stracić, to już jest 713 tornado, więc, bo mamy tylko jedno miejsce, kurde lipa, dobra, to, bo te buty są drogie, to ja je wezmę tu, to też jest drogie, to sobie możemy... mam niby na 300, to sobie możemy rozmontować, no i okej, no lecimy dalej, no trudno, tak to wygląda znowu, tu za piątkę sprzedamy za dychę, kurczę, ajajaj, no dobra, no jedno miejsce zostawimy, niech będzie na razie tak, no i zobaczymy, jak to tu dalej będzie wyglądać, kurde, no akurat nam dużo tych itemów dropi, akurat jak nie chciałbym, żeby dropiły, to dropią, a w ogóle jeszcze, okej, zanim zobaczymy dalej, no buty za dyszkę, jakie tu my mamy itemki, o, to mamy jeszcze za czwórkę, to możemy sprzedać, tą czapkę mamy za piątkę, to również możemy sprzedać i na razie sobie zrobimy tak i tak, no i tutaj reszta już z tego co widzę za dychę, więc no tutaj z resztą już będzie problem, no ale dobra, no może teraz nam już nie będzie tych itemów aż tyle drobić, to w ogóle śmieszne, że zawsze jest z tym problem, powiem wam szczerze, zawsze na mniej więcej tym etapie mam z tym problem, że to tornado faktycznie fajnie idzie na nim wbić kilka leveli, no a mimo wszystko przez to, że tego miejsca brakuje, no to cały czas są takie właśnie rozterki, czy zostawiać to jak czy nie zostawiać, czy tam sprzedawać po tej tańszej cenie, no nie opłaca się tego na pewno robić, no a tutaj też ze względu na odcinek robię właśnie w ten sposób, tu akurat wisiorek, no ale tani,
No i to mamy za nieszczęsną dychę. Dobra, no zostawiamy. Ile tu? No niedużo, niedużo nam brakuje. No jeszcze odrobinka. Co my teraz mamy? Teraz mamy jakiegoś maga, który padł. No i mamy cyk, kolejne buty za piątkę. Okej, niech będzie. Oczywiście to się totalnie nie opłaca, żeby w ten sposób to sprzedawać, no ale niech będzie. Tu mamy za 3,5. No ten levelik dobijam już i już więcej nic nie chcę. Okej, dobra. No i teraz pytanie, dzisiaj już rzuciliśmy do kociołka, więc mamy czwartek i piątek, żeby coś wrzucić. Ja to bym chciał do toalety oddać, no to w sensie, bo i tak to wyrzucę chyba, więc może oddam do toalety, dobra, w ten sposób, zobaczymy jak to dla wojownika. Plus 26 i dość fajna, nie musimy runy zamieniać, bo jest taka sama, więc okej, niech to będzie tak. No i dwa epiki już sobie muszę koniecznie zostawić, właśnie tutaj, no bo już czwartek, piątek, no i w sobotę to już raczej tu porobię jakieś ewentualnie rany. Jeżeli chodzi właśnie o ten legendarny log, więc już te epiki mi się uzupełnią. No ale do tej pory niestety już tutaj więcej sprzedawać nie mogę. No i zobaczcie, mamy kolejną rzecz za dychę, kurczę. No boli to, boli dość mocno. Jak to wygląda na naszym stojaku? Może w sumie na stojak coś, chociaż na stojaku to ja wolę mieć epiki, wolę tego nie ruszać, tym mieć to na zapas. Nic tu niestety do wiedźmy nie oddamy. Zobaczcie, jeden wisiorek nam poleciał, dosłownie jeden przez całe to klikanie tego tornada. No to jest dla mnie coś niesamowitego. Ile mamy w ogóle czapek? Dobra, sprzedaję to. Boli, no ale co zrobić? Lecimy dalej. Tutaj mamy cyk, no i mamy. Mamy ten 383 level, klata na szczęście tania nam poleciała, więc jeszcze ją sprzedamy i tyle. Już nic totalnie nie ruszam, nic nie klikam tutaj, jeżeli chodzi o to tornado i po prostu czekam, bo 383 level mamy wbity, czyli to, co ja chciałem zrobić. Jutro jest nowy poziom, więc jutro będzie 384. No i teraz już totalnie tego tornada na razie nie ruszam, dopóki nie będę miał więcej miejsca w ekwipunku. Okej, i na sam koniec i tak ten odcinek wyszedł, chociaż nie, 20 minut to nie tak źle. Obejrzymy sobie, jak pokonaliśmy tutaj te lochy. Fenrir to jest berserk, więc na pewno jakieś dokładnie fajne buły, chociaż patrzcie, że było bliskie, nie? Jakby nas zaatakował dwa razy, to byśmy padli, no ale trzy potężne, naprawdę potężne krytyki w jego stronę. Teraz mamy Herkulesa, zobaczmy jak to z nim wyglądało. Na niego też były fajne procenty, to sami zresztą mówiłem wam chyba tam z 1,5%, no ale on jest tutaj wojownikiem, który tego HP ma bardzo, bardzo dużo, no ale siły ma za to dość mało, więc nie bije nas tu wcale jakoś mocno, nasze kryty fajne, no i okej, Fenrir również pokonany, w sensie Fenrir, Herkules, no i teraz tak, przyjemnie toczą ten czniątko, który jest zwiadowcą, zobaczmy jak z nim tutaj to wyglądało w tym momencie, no zwiadowca, więc on raczej nie jest jakiś ciężki dla maga, bo tutaj tak samo, no kryty fajne. I on po prostu pada, dokładnie 134 miliony krytyk. Powiem wam, że ten mag, jeżeli chodzi o walki gildyjne, to różnie to z nim bywa. Są walki gildyjne, gdzie totalnie nic nie zrobię i zostanę one-shotowany, ale są takie walki, że naprawdę jak poślę parę takich buł i tam ze trzech pokonam naraz, zwłaszcza jak są te berserki i to wszystko, to wiecie jak to pada, no to naprawdę jest satysfakcja z grania tym magiem, a wiem, że to dopiero początek, bo im będziemy dalej, jeżeli chodzi o ten level, im większe statystyki, to te buły będą przyjemniejsze dla oka, w ten sposób można powiedzieć. No i dobra, teraz mamy sami wiecie kogo, czyli po prostu Voldemorta, magna maga, również większych problemów nie było, nawet nie sprawdzałem, czy on jest osiągalny, czy też nie, kilka grzybków na niego, no i jak widzicie również nam padł, więc super, ja jestem osobiście zadowolony, fajny progresik zrobiliśmy, to co tak naprawdę planowałem, czyli ten 383 level wbić, no to go sobie wbiliśmy. To by było na tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że film się wam podobał, jeżeli tak to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie dzwoneczkiem i pamiętajcie, że film z legendarnego lochu, jeżeli ten się pojawia w piątek, to pewnie się pojawi w sobotę, czyli jutro, przynajmniej taką mam nadzieję. To wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć. I pamiętajcie o tym kciuku w górę i subiku z dzwonem. Nie wiem, czy powiedziałem. Wbijajcie na Discord dla widzów w przypiętym komentarzu na Twitcha. Nie pamiętam, czy powiedziałem tą standardową formułkę. Jeżeli nie, to przypominam. Jeżeli tak, to sorki. Tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.